gotta do right here is go back. Temperatura na dworze zbliża się do 40 stopni, a ja nagrywam przy zamkniętym oknie, bo inaczej byłoby słychać jeżdżące auta. To się nazywa poświęcenie. Staram się schłodzić zimną lemoniadą, ale niewiele to daje, więc gdyby się ze mnie lało, to przepraszam. Niedługo szkoła. Niestety, ale do września bliżej niż dalej i im szybciej zdamy sobie z tego sprawę, tym lepiej dla nas. Ja osobiście lubię przygotowania do roku szkolnego. Małe zmiany, zakupy, ozdobienie planera, nowe zeszyty, wracanie do zorganizowanego trybu życia i mam nadzieję, że tą serią zarażę Was trochę moim entuzjazmem. Zaplanowałam na dziś filmik o szkolnych zakupach, ale od kiedy mam kanał, obiecałam sobie, że nie nagram takiego haulu, w którym siedzę i pokazuję Wam, co sobie kupiłam, bo to według mnie bezcelowe. Dlatego połączyłam ten filmik z organizacją biurka. A teraz idziemy do biurka. Zanim cokolwiek kupiłam, wyciągnęłam wszystko z szafek, żeby zobaczyć, czego mi brakuje. Dopiero teraz zrobiłam listę rzeczy do kupienia na wrzesień. W ten sposób koszt zakupów nie wyniósł więcej niż 100 zł, a ja mam wszystko, czego potrzebuję. Przeniosłam większość rzeczy z biurka na łóżko, by mieć pustą przestrzeń do tworzenia. Starą tablicę korkową wymieniam na nową z Tesco, której połowa to tablica nazywalne mazaki. Trzyma się ona na taśmę dwustronną. Na drugim filmiku z tej serii pokażę Wam, czym ją uzupełniłam. Pudełka, które samodzielnie obklejałam 2 lata temu, zastępuję białymi pudełkami z Pepco, a papiery w szafce obok porządkuję za pomocą organizerów. Na pewno znajdziecie podobne w Carrefourze lub w papierniczym. Tę małą teczkę używam do przechowywania paragonów i wstawiam ją w wolne miejsce w szafce. Krótka przerwa na lody. Zdecydowałam, że w tym roku kolorami przewodnimi zostaną złoty i czarny, dlatego srebrny kubeczek z Ikei zastępuje czarnym z chińskiego. I dokupiłam kilka pędzli. Pudełko po piórze traktuję jako biurkowy piórnik i wrzucam do niego ołówki, pióro, zmazik, długopisy, korektor, gumkę i temperówkę. Stawiam je z brzegu, żeby mieć do niego zawsze szybki dostęp. Elementem nie tylko dekoracyjnym będzie ta ramka z Pepco, ale dopiero w kolejnym filmiku dowiecie się, jak ma mi ona pomagać w byciu zorganizowaną. Przy ściance za kubeczkiem ustawiam tę śliczną teczkę z Tesco, a teraz uwaga, jest zeszyt do kompletu. Będzie on moim planerem, ale więcej o tym wkrótce. Małe kolorowe karteczki z zeszłego roku schowam do szuflady, a używać będę tego zestawu, który dostałam jako prezent. Będzie on pasował do wystroju. A zaraz obok postawiłam dziurkacz. Złoty brokat w kleju ląduje w pędzlach, a na wierzchu układa złoty ołówek. Do tablicy korkowej będę korzystała ze złotych pinezek. Teraz trzeba zająć się szufladą. Srebrne spinacze zastąpię tymi 5-centymetrowymi kolorowymi. W porządkowaniu pomogą mi te szklane słoiczki po Nutelli. Ustawiam je z jednej strony, a po drugiej ustawiam przybory, zaczynając od długopisów. Dokładam moje ulubione z Carrefoura z linią o grubości milimetra. Idealne do pisania czy nawet malowania. Kupiłam kilka nowych taśm. Ich przykładowe użycie zobaczycie za tydzień. Te są z Carrefoura, czarno-białe znalazłam w chińskim, a te pakowane po 5 są z Pepco. Znalazłam dla nich idealne miejsca obok słoiczków. Dalej w szufladzie ustawiłam resztę przyborów, a rzadziej używane rzeczy lub na przykład linijki lub kredki w zestawach pochowałam po szafkach.
ten śliczny kubek, który również pochodzi z Pepco, będzie trzymał markery do tablicy. A obok niego luzem leżą pineski. Na razie wygląda to tak, ale wszystko dopełnimy w kolejnym filmiku. Pierwszy filmik z tej serii, ale w planach mam ich kilka. Kolejny to łatwe DIYs, które pomogą w zorganizowaniu się na wrzesień. Więc jeśli Was to interesuje, to zapraszam do subskrybowania i częstego zaglądania na mój kanał, ponieważ filmik może pojawić się za tydzień.